Kolwita. Produkt w Callway kultowy. Lokomotywa ekonomiczna naszych interesów. Był taki okres, w którym 40% obrotów sieci Callway stanowił nasz pierwszy suplement diety. Już w 2007 roku zastrzegliśmy w Urzędzie Patentowym Kolwitę jako naszą własność, naszą markę. I był to ruch zasadny. Podpowiedziana nam dawno temu przez Siergieja Batierczkę i rosyjskich biochemików forma suplementu, w którym po raz pierwszy na świecie zamknięto liofilizat aktywnego biologicznie kolagenu. Dodajmy w pełni anabolizującego, co oznacza, że jego aminokwasy budują kolejne komórki kolagenowe, a nie zamieniają się na przykład w energię, czy też zostają szybko wydalone po pobraniu przez organizm wartości odżywczych. Kolwita to również sproszkowane algi atlantyckie, a dokładnie mikronizowany proszek z Fucus vesiculosus, morszczyna pęcherzykowatego, który uchodzi za najwartościowszy z morszczynów, za najciekawszą algę morską, która w naszych oceanach żyje. Tak jak jajko jest idealnie zbilansowanym pokarmem w świecie zwierząt, tak algi uchodzą za idealnie zbilansowany pokarm roślinny. Pozyskujemy proszek do kolwity, proszek algowy, dzięki francuskiej firmie Zeltac, która mikronizuje lędnie i plemię, czyli organy płciowe, alg, konceptakle, i z nich w specjalnych zbiorach, mówi się legendy, że w określonych okresach pełni księżyca, tylko nocami, susząc je wyłącznie na słońcu, uzyskuje się fenomenalny suplement diety, składnik kolwity. Jest jeszcze witamina E, uzupełniająca ten produkt. I to jedyny składnik, który odrobinę ewoluuje w kolwicie. Chcę zapewnić wszystkich konsumentów naszego produktu, że kolagen liofilizowany bardzo drogą metodą będzie zawsze ten sam w tym produkcie. Również ten sam będzie proszek algowy. Zmieniać się będzie czasami, jeżeli pojawi się coś nowego na naszym świecie, który coś wynajduje zawsze, witamina E. O witaminie E, bo jeszcze wrócimy do poprzedniego tematu, opowie mój dzisiejszy gość, wytwórca kolwity od roku 2013 dla Callway, Przemysław Hirsch. Dziękuję, Jarku. W 2013 roku dostąpiłem zaszczytu objęcia w produkcji okrętu flagowego, jakim jest kolwita. Z jasnym przekazem, z jasną informacją, rozkazem wręcz. Absolutnie nie zmieniamy składu. To my dostarczamy substraty, komponenty do produkcji. Ty jedynie je konfekcjonujesz i dostarczasz nam gotowy produkt. No nie do końca nam się to udało ze względu właśnie na witaminę E. Kiedy ją otrzymałem, kiedy otrzymałem skład, na pierwszy rzut oka było widać, że należy zmienić witaminę E, którą początkowo była D-tokoferol. Szybko zmieniliśmy ją na D-alfa-tokoferol. Poprzedni producent stosował syntetyczną formę witaminy E, co natychmiast zakwestionowałeś, tak? Tak, była to syntetyczna forma witaminy E, nie chcieliśmy jej. No nie w takim produkcie, nie dla Callwaya i nie, jak powiedziałeś, 40% sprzedaż nieomalże, więc chcemy mieć produkt niemal idealny. Więc zmieniliśmy na D-alfa-tokoferol. Był to octan. To też szybko zakwestionowaliśmy. Zmieniliśmy octan na bursztynian, który jest wysoce biodostępny. Tak, lepiej biodostępny. Bardziej wartościową formą witaminy E. No jest. I przychodzi kolejna zmiana w tych dniach. Tak, no okazało... Powiesz o tym pierwszy raz. To znaczy nie chciałbym odbierać Ci możliwości opowiadania o tym, co zmienimy. Natomiast powiem tylko krótko. Dodajemy nowe formy witaminy E. Nie zmieniamy. Dodajemy do kolwity witaminę w postaci? Tokotrienoli. Tokotrienoli. Dokładnie rzecz ujmując. Nowatorskie, nie powiem, na polskim rynku bardzo świeże,
innowacyjne formy witaminy E znajdą się od jesieni, mogę to powiedzieć, 2016 w Kolwicie. Wielokrotnie lepiej przyswajalne od witaminy E, najbardziej nawet naturalnej. My mieliśmy dzięki Przemkowi już od lat 3 ponad witaminę E w kolwicie naturalną, pozyskiwaną z ziaren zbóż w postaci bursztynianu, detokoferolu. Teraz dojdą tokotrienole, będziemy mówili o fantastycznej suplementacji witaminą E przez kolwidę także. To nie tyle witamina E, bo jej spektrum działania jest tak olbrzymie, że no nie sposób mówić jako o witaminie E nieomalże tak naprawdę, tak? Ale o tym będziemy pisali, będziemy mówili szerzej, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach, w kolejnych skryptach, które Jarek będzie pisał, a naprawdę jest o czym. Nie zmieniamy nazwy, nie mówimy, że mamy super kolwite, po prostu dodajemy tokotrienole. Tak. Jakie korzyści uzyskujemy z suplementacji kolwidą? Proszę Państwa, ten produkt jest legendą. Temu produktowi nie grozi kryzys popytu, bo miliony blistrów zjedzonych przez Polaków i tysiące ludzi przekonanych, że jakość ich życia poprawiła się dzięki spożywaniu kolwity, to jest wartość, której nie da się już w żaden sposób roztrwonić. Kolwita będzie miała zawsze popyt, kolwita będzie naszym produktem kultowym. Na czym polega medical fiction kolwity? Na anaboliczności kolagenu, którego, podkreślę to raz jeszcze, jest dokładnie tyle w zalecanej porcji, ile nasz organizm jest go w stanie przyswoić anabolicznie. Suplementacja kolwitą to nieustanne podtrzymywanie kondycji naszego kolagenu ustrojowego. Jaki nasz kolagen, taka nasza tkanka łączna. Jaka nasza tkanka łączna, taka kondycja, żywotność całego naszego organizmu. Jest to fundamentalny suplement diety i jesteśmy dumni z tego, że pochodzi z Polski, że jest taki jeden na świecie i że ma tak fantastyczną recepcję wśród konsumentów. To również proszek z alg, o którym mówiłem, idealnie synergizujący z kolagenem i to również aktywna biologicznej witamina E. Legendy krążą o tym, na co działa kolwita, w czym pomogła kolwita. One nie przestaną krążyć. Rośnie rzesza osób, które ten suplement spożywają. Rośnie rzesza osób, które suplement polecają. Wiele się będzie zmieniało w organizacji kolwej, ale kolwita pozostanie jednym z fundamentów tego, co robimy. Dziękuję bardzo.